Czy otaczającą rzeczywistość da się komentować na spokojnie? Oczywiście, że się da. Wszystko się da. Ale mnie już na spokojnie się po prostu nie chce. Gdy włączam jakąkolwiek rozmowę prowadzoną przez klasycznych dziennikarzy w klasycznych mediach, po prostu mnie mdli i to niemiłosiernie. Nic z tego ich ględzenia nie wynika, a przynajmniej nic dla ciebie, dla mnie, a już na pewno dla Polski. Czy jest pan za, czy popiera pan to, czy tamto? Kto będzie lepszym prezesem? Co pan sądzi o tym i o tamtym? Co pan sądzi o zachowaniu tego, czy tamtego posła? Aż rozumny człowiek słuchając tego wszystkiego chciałby wstać i powiedzieć: ludzie, gówno nas to obchodzi, co poseł Szczerba myśli na jakikolwiek temat, bo jest durny jak but. A i tak będzie głosował, jak mu każe Tusk. I to samo jest z Kaczyńskiego i u reszty. Chociaż konstytucja w punkcie pierwszym artykułu 104 mówi, że posłowie są przedstawicielami narodu i że nie wiążą ich żadne instrukcje wyborców, to i tak wszyscy przecież wiemy, że najbardziej wiążąca dla współczesnego parlamentaryzmu jest instrukcja partyjnego wodza, a nie tam żadna konstytucja, a już na pewno nie to, co mówi naród i po co naród posłał takiego posła, jednego czy drugiego, do parlamentu. Kiedyś dałem się przekonać, że istnieją możliwości spokojnej, rzeczowej i wyważonej debaty z adwersarzami politycznymi zajmującymi stanowiska po przeciwnej stronie barykady. Że im więcej logicznych argumentów, tym większa szansa na to, że zmienią oni swoje nastawienie i zrozumieją funkcjonowanie prostych mechanizmów, które rządzą światem i naszych potrzeb. Na przykład takich, że drożeje gaz, w niektórych miejscach o 700%, że zamykają się zakłady. No zamykają, ale po co o tym mówić, skoro ciężko byłoby taki stan rzeczy naprawić? Dlatego niektórzy posłowie, tacy jak pani Piekarska, wychodzą ze znacznie ważniejszymi inicjatywami, od których będzie żyło wam się lepiej. Mamy to. Złożyliśmy dzisiaj projekt ustawy o ochronie zwierząt, w którym zakazaliśmy stosowanie fajerwerków i petard hukowych przez osoby fizyczne. Myślałem też, że tacy ludzie będą w stanie wyciągać wnioski z błędów popełnianych przez społeczeństwa zachodnie. W końcu, że ktoś w ogóle tutaj chce rozmawiać i słuchać. I wiecie co? Straciłem ładnych parę lat. Nie ma bowiem nad Wisłą najmniejszego znaczenia choćby najmądrzejszy pogląd, który próbujesz racjonalnie przedstawić tym, którzy nie są w stanie go intelektualnie unieść, bo albo są tak zacietrzewieni, że choćby był to lek na raka, który wymyśliłeś i byłby on po prostu świetny, działający, to i tak nie skorzystają z tego pomysłu, bo on nie przyniesie im żadnej sławy, ponieważ to nie oni go wymyślili. Czasami spoglądając na tę podłą masę, która oblazła naszą ojczyznę swoimi ohydnymi impertynencwami i każdego dnia dokonuje na tę ojczyznę serię zamachów, czynem, lenistwem, słowem, głupotami jakimiś, gdy za rogiem jest wojna, gdy widzę tę masę wlepiającą w Polskę swoje zakłamane, świdrujące oczyska, skaczącą z partii do partii, te ich spocone twarze, tak jak w większości z was, przestaje mi się po prostu chcieć. Powtarzam często swojemu przyjacielowi takie zdanie, które ukułem podczas jednego z takich stanów, powiedziałbym stanów bezradności, że z łóżka nie wstanę za tych, którzy tak sądzą, jak po raz kolejny przyjdzie tu jakieś gestapo. Ten świat od dawna nie jest już światem, w którym chciałbym żyć. Wiem, że wielu z was ma podobne odczucia. No ale co dalej zrobić z taką wiedzą, skoro już wiemy, że to nie jest świat, w którym chcielibyśmy żyć? Są w moim przekonaniu cztery drogi. Przestać się interesować czymkolwiek i zająć wyłącznie sobą. Ale tu pojawia się problem. Problem przynajmniej od czasu, gdy w około 2900 rokiem przed narodzeniem Chrystusa Hindusi i Chińczycy wymyślili pierwsze lustra z brązu, no i człowiek zaczął je instalować w domach, więc punkt pierwszy po prostu odpada. Można też przejść na ich stronę, poddać się umysłowej naturalizacji, no ale jest jeszcze przecież coś takiego jak godność, jak wstyd przed ludźmi, żoną, własnymi dziećmi. Można popaść w rozpacz. Jednak w katolicyzmie to jest bardzo ciężki grzech. I nie polecam. Lub jeszcze troszkę powalczyć. To ostatnie wydaje się być najlepszym, ale i najtrudniejszym zarazem rozwiązaniem. No dobrze, ale o co i z kim i jak walczyć? Pierwsza odpowiedź wydaje się być prosta. O Polskę, o Europę, o normalny jeszcze jakiś świat. Z kim? No z tymi, którzy wmawiają nam, że nienormalność jest normalna i tymi, którzy te wszystkie nienormalności kolportują i wmawiają, że są normalne. Na przykład jak ci idioci. Stop.
i pytanie jak. No tutaj każdy musi znaleźć odpowiedź sam w sobie. Jak podczas klasycznej wojny, bo to jest przecież wojna. Jedni szli do partyzantki, inni tę partyzantkę żywili, jeszcze inni pozwalali odpocząć we własnym domu. No i tacy cisi bohaterowie, o których mało się wspomina, a którzy w tym trudnym czasie prowadzili tajne komplety i uczyli młodzież języka, historii, matematyki. Tak, aby po wojnie mieć wykształcone jakieś kadry, żeby nie było zastoju w rozwoju przyszłego państwa. Moje zadanie odczytuję na wiele sposobów, ale jeden z nich to gadanie tutaj przez to szkiełko. Czyli dawanie ludziom nadziei. Nadziei, że nie wszystko jest jeszcze stracone. Wykorzystanie talentu od Boga w ten czy inny sposób, abyście wiedzieli, że takich jak my jest więcej i to znacznie więcej. Więcej niż mogłoby się wydawać. To by była chyba moja największa obawa i lęk, że chociaż wnioski z przeszłości mamy przecież podane na tacy, znów nie wyciągamy z nich lekcji na przyszłość. Oczywiście zawsze istnieje takie ryzyko, taka obawa, że przez prowadzoną przez tych wszystkich ludzi politykę zostaniemy znowu wciągnięci w coś, w co nie chcemy dać się wciągnąć. No i nie powinniśmy. A jak już to zrobią i tymi swoimi długimi ozorami, bo przecież poza mieleniem językami oni nic nie mają, za nimi nic nie stoi, tam nie ma żadnych mięśni, żadnych argumentów. Tak jak marszałek Hołownia wczoraj w ukraińskim parlamencie, po co tam jechał i po co w naszym imieniu cokolwiek deklarował, mówił, że na coś się nie będzie zgadzał, akurat w kwestii zgadzania i niezgadzania to nikt nas nie będzie pytał jako Polaków. Nie wiem, czy marszałek ma tego świadomość, że nas nikt nie będzie pytał, bo takie zdania, jak on wypowiedział tam na miejscu, w Kijowie, zresztą bez towarzystwa żadnej ustawionej instytucjonalnie polskiej flagi, czyli marszałek przyjechał do parlamentu i polskiej flagi tam nie było, poza dwoma posłami, którzy postanowili trzymać ją na własną rękę, taką zwykłą, rozkładaną. Ale wracając do marszałka, więc to, co mówił tam na miejscu o zapewnieniach, że Polska nigdy się nie zgodzi, nikt nas nie będzie, proszę państwa, pytał. Takie teksty to może sobie mówić szef jakiegoś imperium, mocarstwa, prezydent Indii, ktoś, kto dysponuje potencjałem nuklearnym przynajmniej. A nie marszałek polskiego Sejmu, który jeszcze 4 lata temu z takim dwumetrowym typem stał za kurtynami i obserwował w ciszy, jak chłopak gra na gitarze za pomocą palców u stóp. Więc nikt. Jeżeli zdamy sobie z tego sprawę, to będzie nam łatwiej, znacznie łatwiej podejmować decyzje dla dobra naszej ojczyzny. Więc może być taka sytuacja, że za pomocą tych jęzorów, którymi oni nieustannie mielą, to my znowu pójdziemy na bagnety podczas wojny, którą nam organizują. A gdy już uda nam się jakimś cudem przetrwać czas wojennej zawieruchy, no to znów swoi będą nas ścigać po lasach. Lecz tym razem zrobią to skutecznie i ostatecznie, bo las w zderzeniu z nowoczesną bronią nie jest już żadnym schronieniem. Że wrócą z wojennej emigracji, wypachnieni, w czystych ciuchach, po uniwersytetach, lub zostaną zrzuceni, jak ich ojcowie i dziadkowie, ciemną nocą z sowieckich czy tam jakichś innych samolotów i będą budować tutaj nowy porządek zgodnie z rodzinną tradycją. Dziś nie wiem, jak pisaną, ale wtedy była ona pisana cyrylicą. I że dla nas nie tylko nie będzie na naszej ziemi miejsca na porządny grób, prosty, zwykły dół, 2 metry na metr, na 2. Ale dodatkowo ojczyzna, która znów wyrośnie na zgliszczach kolejnej zawieruchy, jeżeli oczywiście będzie jeszcze z czego budować, nie będzie w stanie przez kolejnych 70 lat skutecznie wymierzyć sprawiedliwości katom swych obrońców, a państwo w imię wolności słowa i artystycznego wyrazu pozwoli na plugawienie o nich pamięci. Tego się boję. Boję, że nigdy nie nastanie tutaj sprawiedliwość i że będą się rodzić kolejni głupcy myślący, że są wolnymi ludźmi, bo mogą kupić do jedzenia to, co lubią, spać z kim chcą i pić na umór. To nie jest wolność. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w tygodniu o sprawach ważnych i pilnych, a za taką sprawę uważam cackanie się z tymi, którzy od miesięcy prowadzą wrogą naszemu krajowi politykę. Nie będzie to jednak streszczenie wydarzeń, z którymi przyszło nam się mierzyć zarówno wczoraj, jak i dziś i w ostatnich dniach. Będzie to pewna filozoficzna rozprawa, za pomocą której chciałbym, powiedziałbym, przeniknąć w głąb waszej, ale też i swojej duszy. Witajcie. I czujcie się jak u siebie.
Idziemy jak burza. Lub inaczej, jak mawiał mój ojciec, jak przecinak. Czymkolwiek przecinak jest. Nigdy nie pytałem. Ale tak jakoś mi zostało. Idziemy śmiało i do celu. Do końca tygodnia z pewnością uda nam się osiągnąć poziom 90 tysięcy subskrypcji, co jak na kanał dla ludzi myślących myślę, że jest wynikiem satysfakcjonującym, bo pomyśleć, że na 38 milionów przynajmniej 90 tysięcy to ludzie rozsądni i myślący jest w moim przekonaniu już bardzo optymistyczne. A mówię tutaj przecież o jakiejś minimalnej liczbie. Tymczasem dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany dołączeniem do tego zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, no ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę, bo dobrze wiecie, że lubimy kawę, pijemy jej sporo w ciągu dnia, za pomocą serwisu Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Tylko ostrzegam, że powiem dziś to, co większość z Was po cichu myśli i boi się powiedzieć. To będzie dosyć nietypowe spotkanie, bo za cel postawiłem sobie w sposób błyskawiczny, ale i możliwie dotkliwy pobudzić Wasze serca. Tak, żeby zabolało. W Polsce ostatnimi dniami dzieje się bardzo wiele. No dniami, tygodniami. I gdybyśmy jeszcze żyli w jakichś spokojnych czasach, to można byłoby spuścić na to zasłonę milczenia. Ale dobrze wiemy, że tak niestety nie jest i chyba raczej już nie będzie. Prezydent Polski będzie rozmawiał z jednym z mocarzy światowych, czyli z prezydentem Xi Jinpingiem z Chin i po stronie platformerskiej, po stronie Trzeciej Drogi i Lewackiej ogromne oburzenie, bo to nieetyczne. A z Amerykanami to etyczne. To, co robili na Dalekim i Bliskim Wschodzie, oni działali etycznie. Kiejkuty stare były etyczne, z nimi można rozmawiać. Z nikim nie rozmawiajmy, nie prowadźmy żadnych interesów, bo tych pseudopolaczków serduszka pękają. Po raz kolejny, moi drodzy, za nasze pieniądze, na ulicach naszych jeszcze póki co miast, wywieszana jest sztuka, artystyczny wyraz jakiejś nieuporządkowanej głowy, godzący w godność i dumę ludzi, którzy bronią naszych granic. Dyplomowana artystka, jak się określiła ta pani, za nasze pieniądze nazwała swoje dziełko Zdejmij mundur, przeproś matkę. No i skierowała je do strażników granicznych. Autorką grafik jest artystka dyplomowana, jak rzekłem, Anna Grzymała. Organizatorem Fundacja Art Transparent w składzie Aleksandra Jach, Magdalena Basak, Michał Bieniek, Karolina Bieniek, Katarzyna Młyńczyk-Sachos, Daniela Tagowska, Agata Makowska, Jacek Pawlikowski. Ci sami ludzie zorganizowali za miejskie pieniądze wystawę o pedofilskich skojarzeniach. Pamiętacie, tak to wyglądało. No i wówczas, gdy oburzeni Polacy pisali do wrocławskiego magistratu listy, w obronie tej sztuki stanęła Agata Dzikowska z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Ja też mam genialny pomysł na to, żeby zrobić taki pewien artystyczny performance i zobaczymy, czy wtedy pani z urzędu będzie tak do śmiechu, skoro wszystko wolno. Sprawdzimy. Ale na razie miałbym taką propozycję, szczególnie dla strażników granicznych. Bo gdyby tak na przykład wskazane osoby od jutra na każdym kontrolowanym przejściu granicznym od kolei przez lotnisko po prom na Bałtyku w ramach akcji performatywnej pod tytułem, powiedzmy, wzajemna kontrola dźwignią społecznego zaufania, były bardzo dokładnie przeszukiwane włącznie z koniecznością zdjęcia munduru, to znaczy ubrań. I chodziłoby o to, żeby w ramach takiej akcji performatywnej pokazać takim ludziom, którzy się utożsamiają z imigrantami, jak to imigranci się czują, tak aby oni mogli z nimi razem współodczuwać i tworzyć dzięki temu lepszą sztukę. Więc od jutra, gdyby ktoś tam z mundurowych chciał na przykład przypilnować tych ludzi na granicach, tak żeby na przykład spóźnili się na samolot. Dlaczegoż by nie? Uważam, że akcje performatywne i kultura nie powinny być absolutnie blokowane. Ale jest to, moi mili, już poza tymi żartami, stary mechanizm. Bo tym ludziom po prostu chodzi o to, celowo bądź też nie, ale żeby obrzydzić wszystko, z czego możemy być dumni, z czego dumni powinniśmy być. Gdy przez lata w telewizjach, radiach i na ulicach komusze syny i córki pluły na pamięć naszych bohaterów, dokładnie tak samo to wyglądało.
Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś na przykład o żołnierzach wyklętych mówiono tylko i wyłącznie bardzo źle. I powiem dziś coś, co może być dla niektórych nowością, bo są młodzi. Coś, o czym być może większość z was myśli, a czego boicie się wypowiadać na głos, a jesteście już na tyle dojrzali. Boicie się, bo i sama myśl, nawet bez jej wyrażania, już burzy jakiś tam wewnętrzny spokój, a przecież tak bardzo jesteśmy do spokoju przywiązani, prawda? Otóż uważam i sądzę, że mam rację, że to nie jest już tylko kwestia różnicy poglądów, jakichś tam stronnictw, demokracji, wolności słowa. To nie jest zwykła semantyka, polityka, wrażliwość, ani też kwestia wiary w realną skuteczność i prawdziwość głoszonych idei. Ludzie, którzy ściągają na nas swym działaniem realne niebezpieczeństwo, politycy, którzy kłamią, kradną, korumpują innych, prowadzą służalczą politykę względem obcych, ich wyborcy kretyni popierający każdą partyjną głupotę bez namysłu jakiegokolwiek, w końcu artyści tworzący sztukę, która ma za zadanie wypalić w młodym pokoleniu wszelkie wartości. Ci wszyscy ludzie nie są jednymi z nas. To są wrogowie Polski. A co za tym idzie, są również naszymi wrogami. Kto jest bowiem gorszy? Kto ma bardziej destrukcyjny wpływ na bezpieczeństwo kraju i pomyślność jego obywateli? Ten, który jak tchórz w nocy przekracza granicę albo wali kolbą karabinu w drzwi naszego domu, czy ten, który przez lata prowadzi destrukcyjną, jak rzekłem, politykę, który rozbroił wojsko, ogłupiał i pozwalał na plugawienie naszych świętości, nie był w stanie wyegzekwować najprostszych historycznych prawd. Do tego przecież naród mu dał mandat. W końcu usypiał naszą czujność. Poddawał globalnym socjologicznym eksperymentom, testując długość naszej smyczy i ostrość naszych zębów. Gorszy jest ten wróg, który jak gangrena po cichu osłabia układ odpornościowy. Ten, który niszczy młodzież. Bo ten, który atakuje otwarcie, który zagraża równomiernie każdemu, chwilowo łączy ze sobą towarzyszy w niedoli i wzmaga w nich chęć przetrwania, sprawia, że stawiają oni opór. A kto dla mnie jest najgorszy? Czyje działanie warte jest pogardy? Wszyscy ci, którzy każdego dnia dokładali cegiełkę do tego mojego muru, na którym napisałem już ładnych parę lat temu farbą takie oto zdanie: patrząc na was, nic mi się nie chce, a ostatnią rzeczą, którą zrobię, to oddam za takich jak wy swoje życie. I później znów myślę, czy nie za mocno, czy wypada to katolikowi. A co to katolik jest z betonu? Musi być twardy jak bryła, nie ma własnych przemyśleń, rozterk. Wtedy patrzę na kolejne działania polityków, którzy od lat, czy to za pieniądze, czy z głupoty, czy poprzez zdradę, powód tutaj nie ma znaczenia, ważna jest konsekwencja działania. Wmawiają nam, że tutaj nad Wisłą nic wielkiego nie może się wydarzyć. Że jedyną wielką rzeczą, na którą stać Polaków, to przelanie hektolitrów krwi w nieswoich wojnach. Ale ze swojej najczęściej głupoty. Że to nasz genotyp niby jest, a nie jakaś infekcja, którą powinniśmy zwalczać, że to jest po prostu w naszym narodowym usposobieniu, że mamy być kretynami. Że mamy czcić porażki zamiast zwycięstw. Że zaszczepiają nam we wszystkich ludziach ten niewyobrażalny, prymitywny lęk, że każda próba wydostania się ze stworzonych przez nich ram skończy się dla nas katastrofą. I jesteśmy podatni wszyscy jak jeden tutaj zrodzony na brak wiary w siebie. Jak mówią, że mamy się wstydzić historii, wszyscy wstydzą się historii. I jeszcze otwierają swoje podwoje, różnego rodzaju domy kultury, miejsca spotkań za nasze podatki, aby robić spotkania z ludźmi typu Engelking czy Gross. A jak przyszedł Brown i zniszczył im mikrofon, to była wielka awantura, a facet tam przecież wygadywał antypolskie tezy. Miał prawo zrobić to Brown czy nie miał? Nawet wbrew prawu. Wystąpił w obronie moralności i ojczyzny. Mamy odesłać w niepamięć bohaterskich przodków? Pamięć nagle staje się u Polaków krótsza. Słyszę bowiem też od wielu żyjących w PRL-u, że u nas to nie było komuny. O świetnie, to skoro nie było komuny, to co stało na przeszkodzie, abyście kultywowali historię o wyklętych? Taki zarzut do poprzedniego pokolenia mam tutaj na przykład. Dlaczego dowiedziałem się dopiero o tym, że istniało coś takiego jak bohaterskie podziemie z ust nie nauczycieli historii, ale od kolegów, którzy wypożyczali różnego rodzaju patriotyczne książki, często wydawane przez skrajne organizacje, którzy dawali nam te książki do czytania,
i tak poznawaliśmy historię. Dlaczego nie uczono nas tego w szkole? A przecież to już była wolna Polska. Lata 90. Jak to jest, że do dzisiaj tak wielkie i dumne państwo nie potrafiło odnaleźć większości narodowych bohaterów pochowanych po śmietnikach? A wystarczyło w swoim czasie przyjść do kilku mieszkań, konkretnych ludzi, z akumulatorem w plecaku. Ale nie, bo nie można. Wtedy nie można, dziś nie można, a i tak kiedyś będzie trzeba. Ale nie tylko o godność przecież chodzi, nie tylko o historię. Chodzi również o myślenie na temat gospodarki, rozwoju naszego kraju. Po co wam lotnisko? No i masa prostaków w naszej niestety mowie chodzi i opowiada, że nie trzeba, bo jest już w Berlinie. Po co port, który pomoże nam przeładowywać towary dla wielkich firm na trasy oceaniczne, skoro Niemcy już mają? Po co elektrownia atomowa, po co węglowa, po co kopalnia i szwalnia, po co kurwa pralnia, po co sieci sklepów, skoro mają już Francuzi, po co rolnictwo, skoro jest tańsza żywność z Ukrainy i umowy międzynarodowe z Ameryką Południową, po co nam armia, skoro może być europejska, po co sprzęt wojskowy, skoro można oddać obcym, żeby walczyli za nas i nagle się okazuje, że nie mamy nic, a teraz były minister obrony mówi, że trzeba iść minować granice przed imigrantami. Po co nam Ministerstwo Obrony? Przez lata myślałem, ba, byłem orędownikiem nawet takiej zmiany, aby Ministerstwo Obrony Narodowej nazywało się Ministerstwem Wojny. Tak, aby odstraszało, a nie mówiło, że będziemy się tylko bronić. Ale później dopiero zrozumiałem, dlaczego obecna nazwa jest adekwatna. Wiecie, dlaczego w Polsce Ministerstwo Obrony nazywa się właśnie Ministerstwo Obrony Narodowej? Bo ono musi się bronić przed serią trudnych pytań. Minister obrony, bo musi się bronić przed kolejnymi oskarżeniami o brak umiejętności zarządzania tak ważnym resortem. Dziś wiem, że właśnie przez wzgląd na tego, a nie innego ministra, resort ten powinien mieć jednak inną nazwę. Ona powinna składać się z 5 liter. M-O-I-G-P. Ministerstwo Obrony i Grzecznej Prośby. Bo minister odpowiadający za Wojsko Polskie, który ślicznie prosi w telewizyjnym studiu ludzi biorących udział w przemycie nielegalnych imigrantów, zachowuje się infantylnie. I chciałbym, aby jednak tego nie robił, bo to jest bardziej żenujące niż Szymon Hołownia i jego głupkowaty uśmiech. Tyle mamy, moi drodzy, chociaż z tej polityki, że przynajmniej obaj panowie z drogi, która okazała się prowadzącą donikąd i już w jej połowie zostali napadnięci przez głównego koalicjanta i pożarci, pewnie już się nie podniosą. Słusznie, bo na to zasłużyli. Jak rzekłem, do końca tygodnia z pewnością uda nam się osiągnąć poziom 90 tysięcy subskrypcji. No, jak na kanał tego rozmiaru, tak krótki czas, wydaje mi się, że jest to bardzo dużo. Przypominam, że wszystko to, co tutaj Państwo widzą, dzieje się tylko dzięki Wam. Dzięki temu, że jesteście naszymi mecenasami i poświęcacie swój czas, chcecie rozwijać swoje lokalne społeczności, bo wiem od Was również, że część programów, do których odsyłam tych, którzy dopiero niedawno odkryli naszą przestrzeń wolności słowa, namawiała przecież Was do tego, abyście budowali lokalne społeczności własne, nawet jeżeli nie na dużą skalę, to te mniejsze. Więc wszystko, co tu robimy, dzieje się dzięki mecenasom. Dziękuję Wam wszystkim za dotychczasowe wsparcie. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do tego zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, pracę całego zespołu, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, że taki kanał przyda się w tych trudnych czasach, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Znajdziecie tam również inne metody wsparcia. Za wszystkie serdecznie dziękuję. A na odchodne. Nie wiem już sam. Może na tę ziemię ktoś kiedyś rzucił jakąś klątwę? Bo co tylko Polak wyjedzie za granicę, zaraz okazuje się, że można. Że zaraz uczestniczy w czymś wielkim i przyczynia się do jakiegoś cywilizacyjnego skoku i światowego rozwoju. Oczywiście poza Polską, ale w Polsce się nie da. Straszna jest też ta niewyobrażalna ilość agentów i cwaniaków, którzy próbują tym biednym, prostym ludziom chodzącym do wyborów nadać narracyjny ton, że Polska nie powinna prowadzić samodzielnej polityki, na przykład z takimi Chinami, bo w Pekinie panuje zamordyzm. Że w polityce coś wypada. Niemcom i Francuzom nigdy nic nie wypada, ale nam zawsze. Rosjanom i Amerykanom nigdy. Nam nie wolno. Później ciemny człowiek, który nawet nie wie, czy ten cały Pekin to miasto w Chinach, czy rzeka w Andach,
idzie na wybory i głosuje. Siedzi przy stole na imieninach ciotki Luśki czy tam wujka Zenka i pierdoli bzdury, jak mu powiedzieli w telewizorze, bez sprawdzania, bez konsekwencji, bez pomyślunku jakiegoś. Przecież to wszystko dzieje się w naszej najbliższej okolicy. Gdzie jeden wujek za Platformą czy tam drugi z Lewicy gada o tym, że nam jest niepotrzebne CPK, bo Kaczyński to wymyślił. Srał pies, że zostało to już wymyślone w latach 70. i że jest potrzebne i że wielu ekspertów o tym mówi. Problem jednak w tym, że jakby Kaczyński chciał wybudować CPK, to by je wybudował. Jakby chciał wybudować elektrownię atomową, to by ją wybudował. Ale tego nie zrobił. Jak myślicie, dlaczego? Bo nie miał pieniędzy, bo nie miał warunków? Bo one miały nie powstać. Nie przekonasz takich ludzi. Szkoda tracić na nich czas. Lepiej, abyśmy pozyskiwali tych, których da się przekonać, którzy mają po tamtej stronie jeszcze jakiś rozum, nie do końca wyprany. A ci pozostali niestety są naszymi wrogami, bo występują przeciwko Polsce, przeciwko naszym narodowym interesom. Pokażcie to nagranie tym ludziom, jeżeli macie ich, nie daj Bóg, w najbliższej rodzinie czy też okolicy. Bo to oni równomiernie do naszej przyszłej klęski dokładają swoje cegiełki, dając bazę tym antypolskim politykom, którzy robią też coś znacznie gorszego. Mianowicie odbierają nam szacunek do własnego kraju. Poniżają Polskę przy każdej nadarzającej się okazji. Robią to tak, że czasem już myślę, że Polski nie ma. Bo że państwa nie ma, to wszyscy wiemy. Ale czy Polska jest? Bo czym jest Polska? I po co jest Polska? I co w Polsce z Polski jeszcze zostało? Czy Polska jeszcze jest? I gdy po raz kolejny pojawia się takie pytanie, przychodzi on, nijaki Jarosław Marek Rymkiewicz. Kiedy się obudziłem, Polski już nie było. Na skwerze przed teatrem, jak za Paskiewicza, małe włochate konie kozackich szwadronów szczypały suchą trawę. Krzyczeli setnice i słychać było śpiew w nieznanej mowie. I zgrzyt harmonii, a słowa piosenki mówiły, że się stało, co się miało stać. I dym z porannych ognisk, przy których się grzali, szedł nisko nad grobami, które wykopano, przed wizytkami, przed Bristolem. Wszędzie. I jak przed wielu laty, lwowską, nowowiejską, wychodziliśmy z miasta długimi kolumnami, pchając dziecinne wózki, dźwigając walizki. Jak na zdjęciach z powstania ci, którzy przegrali. I wzdłuż Politechniki, gdzie przy barykadzie czekali na nas uśmiechnięci Niemcy, dzieląc nas na tych, którzy pójdą do obozu i na tych, którzy będą rozstrzelani. Zgrzytając, obracała się wieżyczka z działem i pomyślałem, że nie warto dłużej żyć, bo Polski już nie było, więc niech mnie zabiją. A kiedy znów się obudziłem, mój syn szedł do szkoły. Huczało poranne miasto. Więc jeszcze nie czas. I kiedy patrząc na tych wszystkich skurwysynów prowadzących dziś i jeszcze kilka lat temu Polskę do skraju wytrzymałości i na skraj największego od dziesięcioleci niebezpieczeństwa, i gdy pomyślisz, że już nic nie chcesz, niech głupich spotka wszystko, na co zasługują. Gdy w głowie usłyszysz dźwięk obracającej się ze zgrzytem wieżyczki z działem i pomyślisz, że nie warto dłużej żyć, bo Polski już nie ma, powiedz za niejakim Rymkiewiczem, że jeszcze nie czas. I za ten czas, który dziś poświęciliście, dziękuję wam serdecznie. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy, a Bóg da i będzie chociaż z tego spotkania choć trochę dobra.